Przemysław Krajewski, skrzydłowy, a może rozgrywający reprezentacji Polski. Jak to będzie w najbliższej przyszłości? Chyba środkowy, no, z tego co się orientuję. No, trener widzi mnie na tej pozycji i muszę się przestawić, bo w klubie gram na skrzydle. No, jest to dla mnie kolejne wyzwanie, ale podejmuję rękawice. Na pewno masz się od kogo uczyć. Trener Dusebajew swego czasu był jednym z najlepszych środkowych, o ile nie najlepszym środkowym rozgrywającym na świecie. No, wiemy, że był bardzo dobrym zawodnikiem, bardzo dobrym środkowym. Udziela naprawdę cennych wskazówek na każdym treningu. Nie tylko ja, ale też inni zawodnicy, którzy nie mają trenera na co dzień w klubie, starają się z tych treningów wyciągnąć, zabrać jak najwięcej ze sobą. Do Rio pojedzie tylko 15 zawodników, 14 będzie w składzie meczowym. Ty będziesz mógł grać na środku rozegrania i na skrzydle. Ta twoja uniwersalność to na pewno plus w oczach trenera. No cóż, no, każdy z nas będzie walczył o ten wyjazd do Rio, bo wiadomo, jest to wspaniałą sprawą jechać na igrzyska i móc zagrać, reprezentować nasz kraj. Każdy zostawi serce, czy to na boisku, czy na hali, na tych przygotowaniach, żeby tylko polecieć na turniej do Rio. Wcześniej dwumecz z Holandią to chyba nie będzie taki spacerek, jakiego oczekują wszyscy kibice. Na pewno bardzo poważnie podchodzimy do tego spotkania. Chcemy też awansować na Mistrzostwa Świata we Francji i zrobimy wszystko, żeby te dwa mecze wygrać i w styczniu być na mistrzostwach.